jest taki moment w trakcie twojego przebudzenia. Tylko że ten moment to nie jest taki moment, który wydarza się jednorazowo. Choć na swojej ścieżce możesz mieć wiele takich jednorazowych momentów, które, no nie ukrywając, będą jednorazowe i raczej się już więcej nie powtórzą. Albo się powtórzą, odkrywając przed tobą inną część twojego życia z innego punktu widzenia. Ale jest taki głęboki proces, który zachodzi w głębi ciebie, który mógłbym nazwać dojrzewaniem twojego własnego wewnętrznego głosu. I ów ten twój wewnętrzny głos to jest twoja naturalna osobowość, która jest spójna na linii twojego wewnętrznego dziecka, twoich uczuć, twoich emocji, twoich pragnień, twoich oczekiwań, twoich możliwości, twoich silnych stron, twoich słabych stron. I wewnętrzny głos ten staje się bardzo charakterystyczny, ponieważ to, co odróżnia go od pozostałych głosów, to jest taki sens spójności. I głos ten rozbrzmiewa w tak bardzo charakterystyczny sposób, że nie sposób go uciszyć, ukryć, stłumić, zagłuszyć, bo nieważne co byś zrobił, on i tak wróci. I właśnie dojrzewanie do tego głosu polega na tym, że ty nie musisz go jako tako rozwijać, bo on już jest w tobie. Ty jedyne co musisz ściągnąć sprzed twoich oczu wszystkie filtry, wszystkie uwarunkowania, które wyniosłeś z dzieciństwa, wyniosłeś z domu, z kultury, ze społecznych uwarunkowań, z twojego otoczenia, po to, abyś mógł spojrzeć samemu sobie prosto w oczy i powiedzieć do samego siebie dokładnie to, co powinieneś usłyszeć. I to, co jest charakterystyczne w tym głosie, to jest to, że tam nie ma sprzeczności, tam nie ma paradoksów, tam nie ma kłamstwa, ułudy ani manipulacji. Ten głos jest zazwyczaj bardzo prosty i bardzo subtelny. I nieraz przeraża prostotą swojej komunikacji. I to jest dokładnie to, co powinieneś usłyszeć. To jest taki wewnętrzny guru w każdym z nas. Taki wewnętrzny system nawigacji, mówiący tobie to, co powinieneś zrobić ze swoim własnym życiem, gdzie powinieneś pójść, z jakimi ludźmi powinieneś się spotykać, z kim powinieneś rozmawiać, na co powinieneś uważać, czego lepiej nie robić. To jest taka wewnętrzna mądrość, wiecie? Taki wewnętrzny przewodnik. I to, co jest charakterystyczne, to jest to, że on jest twój, on jest unikatowy i on należy tylko do ciebie. I ma on wiele cech charakterystycznych, które są bardzo podobne u nas wszystkich. Ale on zawsze będzie dotyczył tylko i wyłącznie ciebie, bo to jest twój guru, twój przewodnik i twój głos.
A co za tym idzie, głos drugiej osoby wcale nie musi być dla ciebie takim samym przewodnikiem, jak dla tej osoby. Rozumiecie? I to jest mega super istotne. Bo możesz go wyćwiczyć w sobie, nauczyć się go słuchać, tylko i wyłącznie przebywając w samotności. Nikt nie może tego zrobić za ciebie. Kończę ten przemyślunek, bo kończy mi się już bateria. Pamiętajcie, że nikt nie może rozwinąć waszego głosu za was. Choć wiele osób próbuje na co dzień. Bo oczywiście każdy jest specjalistą od twojego życia. Ale na samym końcu i tak najważniejsze jest to, co ty czujesz i to, co wyciągniesz dla samego siebie. Ja mam na imię Damiano. Trzymajcie się ciepło, zostawcie swoje własne przemyślunki. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.